Nazywam się Wiktor Pior. Chciałbym przedstawić Wam historię kaliskiego więzienia, a dokładniej historię więźniów straconych w tym wielkim gmachu. Więzienie w Kaliszu ma bardzo długą historię, czasami bardzo tragiczną. Znajduję się pod kaliskim więzieniem. Wojciech Jabłkowski i Ziemowit Glabiszewski to dwaj z wielu więźniów, którzy straceni zostali w więzieniu w Kaliszu. Więzienie w Kaliszu istniało w tym samym wielkim budynku nieprzerwanie od 1846 roku. Służyło władzom Rosji i Niemiec oraz oczywiście w odrodzonej Rzeczypospolitej. Wzniesione zostało tak, aby kojarzyć się ze średniowiecznym zamkiem. Początkowo w więzieniu było 120 pojedynczych cel. Największe zagęszczenie więźniów miało miejsce w latach 40. XX wieku. Urządzono wtedy 142 cele, w których przebywało ponad 1000 więźniów. Byli wśród nich także więźniowie polityczni. Ziemowit Glabiszewski był uczniem gimnazjum, członkiem Polskiej Organizacji Podziemnej. Za zamordowanie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 6 lipca 1948 roku w kaliskim więzieniu. Wojciech Jabłkowski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej na terenie zaboru rosyjskiego. To on wykonał wyrok na partyjnym koledze za zdradę partii. Aresztowany w listopadzie 1906 roku, oskarżony i skazany na śmierć przez rozstrzelanie na terenie więzienia w Kaliszu. Bohaterowie tablicy na wielkim murze więzienia to nie jedyni więźniowie polityczni straceni w więzieniu w Kaliszu. W lipcu 1946 roku rozstrzelano tutaj członków i przywódcę partyzanckiego oddziału Spaleniaka, który prowadził walkę z lokalną milicją. Ogólnie w latach 1946-1950 stracono 8 więźniów politycznych, 5 innych zmarło w więzieniu, a skazany na karę śmierci Kazimierz Jachowicz popełnił samobójstwo. Ciekawe, jaką jeszcze tajemnicę skrywają grube mury opuszczonego więzienia w Kaliszu.